Cześć wszystkim! Znowu po 7, ściąg Factorio na modach. Dobra, nasza farma słoneczna jest już uruchomiona. Zaraz wam pokażę, jak ona działa. Ale jeszcze pokażę, jak tutaj zrobiłem z wagonem. Nie, aż wcześniej nie pokazywałem. Generalnie ograniczyłem mu liczbę miejsc do tylu, a wszystkie wolne miejsca porezerwowałem na ograniczone rzeczy. Na określone rzeczy. Można to robiąc, klikając środkowym przyciskiem myszy na miejsce w wagonie. Wtedy można wybrać, co dane miejsce może tylko zawierać. I w ten sposób ograniczyłem, że musi dokładnie tyle tego zawierać. I teraz ustawiając lokomotywę, dałem tutaj, że w bazie ma ładować się, aż wszystko się wypełni. Natomiast w farmie słonecznej ma poczekać, aż wyrzuci wszystkie ogniwa słoneczne, ponieważ ich najwięcej potrzebuje, więc jeżeli wyrzuci wszystkie ogniwa słoneczne, to reszta mnie nie obchodzi, niech wraca po kolejne. Dobra, i to działa. Dobra, jedziemy na farmę słoneczną. Możemy dostawić nawet parę stempli. W sumie nie musimy jechać do farmy, żeby to zrobić. Tak, tutaj mam trochę roboportów. Jeden nie wystarczył, żeby ładować wszystkie robociki. Mam skrzynki na wszystkie rzeczy, no i mam troszkę skrzynek magazynowych na rzeczy, które będą wykopywane podczas stawiania stempli. Dobra, zostawmy sobie powiedzmy tutaj jeden stempel. Roboty ruszają. Do roboty. I powoli będzie się pociąg wyładowywał. Jak się wyładuje, to wrócimy do bazy. I pokażę jeszcze resztę rzeczy, które zrobiłem w międzyczasie. Dobra. Za 10 sekund ruszy. Dam mu jeszcze ograniczenie, że po tym jak wyrzuci wszystkie panele słoneczne, to żeby poczekał jeszcze trochę czasu, może troszkę jeszcze pozostałych rzeczy będzie chciało się wyładować. No i dobra, wracamy do bazy. I tutaj już się będzie ładował dalej. Dobra, poprawiłem troszkę parę rzeczy, a przy okazji węgiel się kończy. Trzeba będzie niedługo podłączyć... tutaj chyba balanser by się przydał. Tak. Trzeba będzie niedługo podłączyć jakąś inną kopalnię węgla. Powiedzmy tą na północ, co ma 1,9 miliona. Myślę, że nią się zajmiemy w najbliższej okazji. Raczej tego nie będę nagrywał. Jak się robi pociągi, każdy widzi już. Dobra. Poza tym poprawiłem troszkę naszą sytuację z plastikiem, dołączając tworzenie plastiku z ropy naftowej oraz zaawansowany cracking ropy naftowej. Zaraz go pokażę. Tylko tam dotuptam powoli. Tup. Dobra, zaawansowany cracking wymaga wodoru. Ale akurat nasze rafinerie są blisko elektrolyzerów, więc nie było z tym problemu. Zaawansowany cracking jest tyle fajniejszy, że produkuje dużo więcej nafty, a mniej pozostałych rzeczy, a głównie nas interesuje nafta w tym, co robimy. Dobra, na to jeszcze nie patrzcie, bo to jeszcze nie jest dokończone, zaraz do tego wrócę. Dobra, w każdym razie polepszyłem również nasz gaz naturalny. No właśnie, pociąg tutaj stoi. Pokażę może wam, niech tylko nie odjedzie. W międzyczasie chyba nie odjedzie. Dobra. Chciałbym sobie radar zrobimy, postawimy tam przy okazji. Dobra, mamy nawet jeden. Okej, dobra. Jedź do gazu naturalnego. Dobra, i potwierdziłem, że rzeczywiście wydajność gazu spada. Pamiętacie, wcześniej to było około 700%. Procent wydajności, teraz jest tylko 622, więc wydajność gazu spada. Szukałem w opcjach, czy może da się to wyłączyć, bo generalnie to
To jest rzecz, która mnie bardziej denerwowała, niż jakoś fascynowała z poprzedniego patcha, ale nie znalazłem takiej opcji, żeby to wyłączyć, więc tak będzie musiało działać po prostu. No i trudno. Będziemy musieli podłączać jakieś inne metody. Zaraz zrobimy w sumie cracking potrzebnych nam rzeczy z ropy naftowej, zaraz to wytłumaczę, więc bardziej się uniezależnimy od gazu. Bardziej będziemy polegać na ropie naftowej. A ropy naftowej mamy dużo wszędzie, więc mam nadzieję, że to w końcu nam załatwi nasze problemy z plastikiem. A ty działasz. Dobra, wracamy do bazy. Nie ma co czekać. Dobra. Się wyładowuje. I tak. Gazu naturalnego chyba mamy sporo. Sami moglibyśmy dodać trochę więcej crackingu. Czy separacji. W sumie tych rzeczy też moglibyśmy trochę więcej dodać, ale dobra. Chcemy się uniezależnić od gazu, więc nie róbmy tego. Dobra, to co zacząłem tutaj robić, to generalnie chcę uzyskać plastik z produktów ropowych, żeby bardziej się uniezależnić od gazu, którego wszędzie jest mało. Więc zrobiłem po pierwsze uzyskiwanie plastiku z etanu. Wcześniej do plastiku korzystałem tylko z metanu, którego krakujemy na metanol. Nie, tak dobrze? Tak, na metanol. A potem z metanolu uzyskujemy propan, z którego robimy plastik. Nie za dużo. Dobra. Co jest? Czemu to stoi? A, mamy nadmiar plastiku. Dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, w takim razie zapuśćmy jakieś badania. Wiesz co, zróbmy... Zróbmy sloty do pojazdów. Ponieważ w Bob Modzie pojazdy mają swoje sloty, takie jak pancerze modułowe i możemy im ładować jakieś fajne rzeczy. Więc pobadajmy sobie rzeczy z tym związane i będziemy mogli, powiedzmy, zrobić czołg, który zawsze będzie posiadał działka laserowe. Dobra. Powiedzmy panele słoneczne. Albo od razu zbadajmy obronę laserową. Dobra. Więc tak, to było nasze poprzednie. To co dorobiłem, to krakowanie, tak, etanu na etylen. Potem etylen sobie syntezujemy do polietylenu przy pomocy katalizatorów. Katalizatory tworzymy z kobaltytu i z tytanitu, którego po prostu sobie transportuje. O! Stąd transportują mi roboty aż tutaj. I idzie go dużo, bo po jednej sztuce na każde 10 sztuk katalizatorów. Tak, i jak widzicie, to jest takie koło. Bo tutaj tworzymy katalizatory. Tutaj po wykonaniu katalizy one wracają puste i potem znowu je ładujemy. I potem to ładujemy już do zakładów chemicznych, które produkują liquid plastic. A, jeszcze to musimy z naftą połączyć. I mamy plastik. Więc spoko. Więc mamy dwie metody uzyskiwania plastiku. Jeden z metanu, który potem przerabiamy na metanol propan. I z niego robimy sobie skraplony plastik, albo z etanu, który potem przerabiamy na propyetylen i łączymy z naftą. Więc troszkę już korzystamy w produkcji plastiku z
materiałów ropopochodnych. Ale zróbmy jeszcze więcej. To, co zamierzam teraz zrobić, to wykorzystać olej napędowy. Dobra. Wyposażenie pojazdu. Co chcemy jeszcze? Osobista. Nie. Panel słoneczny pojazdu 2. Nie. Panele słoneczne pojazdu 1. O, baterie nam się przydadzą. Dobra. To, co chcę zrobić, to będziemy krakować olej napędowy oraz bazowy olej mineralny na coś bardziej przydatnego. Tutaj w Bob modach nie możemy tego krakować do gazolu i potem wykorzystywać tego, gdzie potrzebujemy, tak jak w wanili. Natomiast krakujemy te rzeczy do syntezy. Gaz synteza się nazywa. Gdzie to jest? Że wiecie co, może baterie 2 również się przydadzą. A nie, to już układy procesorowe wymaga. To nie. A możemy panel słoneczny 2 zrobić? Nie, bo srebra wymaga. Tarcza? Nie, czołgi nie potrzebują tarczy. Działo plazmowe. Ok, to jest dziwne, bo wymagają alien artefakt, więc nie wiem, czy to w ogóle działa. Dobra. Co jeszcze fajnego mamy z badania baterii 2? Czemu by nie? Działajcie. Dobra, więc krakujemy te rzeczy do syntezy, a potem z syntezy możemy parę fajnych rzeczy robić. Między innymi metanol, którego, jak pamiętacie, potrzebujemy do produkcji plastiku. Możemy do nafty. Mam już chwilę do metanolu. Ale w sumie nie chcemy chyba robić tego do metanolu. Będziemy sobie krakować do metanu, etanu i butanu. To chyba najlepiej, z moim zdaniem, powinno działać. Tak, bo metanu najwięcej będziemy produkować. Możemy też tworzyć sobie syntezę z dwutlenku węgla i z wodoru. I możemy z powrotem otrzymywać z niej dwutlenek węgla i wodór. Dobra, więc tak. Pierwsze potrzebuję pary wodnej. Żeby sobie zrobić parę wodną, zrobię sobie tutaj parę boilerów, które będę nieskromnie zasilał paliwem stałym, które sobie również tutaj wytwarzam. Przy okazji chyba zacznę ładować paliwo stałe. Do kolei, żeby trochę zużywać również oleju napędowego. Dobra. Chcemy dalej przetwarzanie żużlu. Ok, to również nam się przyda. Będziemy mogli sobie skrystalizować żużel do uranu. O, do boksytu. To nam się przyda. Dobra. Tutaj sobie ustawmy. Coś takiego. Dobra, trochę za blisko. Tutaj będziemy sobie wykładać. Tutaj będą nasze boilery do crackingu. A jeszcze potrzebujemy pompy nadbrzeżnej. Dobra, na razie stop z badaniami, później się tym zajmę. Produkcja, bo chyba tak że będzie pompa nadbrzeżna, przybrzeżna. Dobra.
Dobra, tutaj sobie uruchomimy cracking każdej z tych rzeczy. Dobra, gdzie to możemy robić ten cracking? W advanced, tak? No zobaczmy. Steam cracking, nafta, mineral oil. Steam cracker, okej, okay, dobra. Steam cracker. Zróbmy sobie na razie może po 4 każdego z nich. O, nie teraz Discord. Powiedzmy, że sobie najpierw zrobimy olej napędowy, bo mi bardziej zawadza. Dobra. Musimy gdzieś to bardziej może tutaj przenieść. Dobra. I tak, połączymy sobie, żeby nam tu krakowało tylko wtedy, kiedy mamy nadmiar. Jedzmy. Olej napędowy jest większy od powiedzmy 15 000. Dobra. No, aż to dużo jest. Zróbmy sobie trochę miejsca. Raz, dwa. Chwila. To tu jeszcze mieć trochę odstępu między nimi. Dobra. Trzy. Cztery. Gdzie krakować fuel oil? Dobra. Raz, dwa. I raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I raz, dwa. Dobra. Jeszcze tutaj połączmy. Może trochę skasuję, zrobię miejsce trochę. Tak i dobra. Włączmy jeszcze tutaj wszystko. Okej. No i ładnie. Dobra, zamówię sobie trochę materiału niwelacyjnego. I tutaj zrobimy miejsce na cracking bazowego oleju mineralnego. Dobra, to jeszcze weźmy, również połączmy. Tak, tutaj też musimy powiększyć. Dobra, już lecą, widzę roboty. Tak, bo to jest w skrzynkach.
Powinny mi dowieść zaraz. Okej, okay, tutaj wszystko działa? Chyba tak. Dobra. Ten materiał mam. Świetnie. No, chodźcie, robociki. I teraz tak. Właśnie... obserwowałem ostatnio coś takiego. Jeżeli ktoś zagląda na Reddit Factorio, bardzo popularne się stało coś takiego, co nazywają ludzie C-Block Challenge. Właśnie na filmikach również nauczyłem się, jak mniejszym kosztem materiału niwelacyjnego można kasować więcej wody. Trzeba sobie zrobić właśnie dwie kratki odstępu i voila. Dobra, przy przypadek pompy mało bym skasował. W ten sposób możemy jedną kratką załatać tam 4 czy nawet więcej kratek. No i dobra, ale wróćmy tutaj. To co mówiłem, ten C-Block Challenge, bardzo ciekawe, sobie zjutubujcie, byście chcieli. Generalnie chodzi o to, żeby za pomocą modów Boba oraz modów Angela wyżyć na małej wyspie, na której nie ma żadnych surowców. Na początku dostaje się jakieś tam rzeczy, które są wymagane, żeby rozpocząć przygodę, nazwijmy to. Ale poza tym nic. No. I co ciekawe, da się to zrobić. Przy pomocy tam farm alg. Da się z nich wytworzyć wszelkie surowce dostępne w grze. To bardzo ciekawe. Polecam sobie zobaczyć. Ja na pewno raczej nie zamierzam czegoś takiego robić. To trochę za nudne by to było do robienia i do oglądania. Dobra. Zróbmy to sobie jeszcze. Tutaj będziemy kratkować to. W sumie możemy zrobić tak. Nie ma problemu. Okej, jeszcze tutaj. Ciach, ciach. Okej. Podobnie musimy zrobić pompę. Zastanawiam się, jak to zrobić. Pompa, pompa, gdzieś chyba skoczyły mi się pompy? Logistyka, pompa. Chyba mi się skończyły. I tak samo tutaj. Będziemy krakować tylko wtedy, kiedy będzie...
Więcej niż 15 tysięcy. Dobra. Z tym gazem rezydualnym, który tutaj będziemy również otrzymywać, również coś da się zrobić. Na razie jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Dobra. Trzeba jeszcze... Tak zrobić, już będziesz działała. Okej, dobra. Będzie to wpływało. Będzie to, dobra. Wy również zaczynacie działać pięknie. Teraz tak, musimy sobie teraz ten gaz już tylko przetwarzać. To już rozstawiłem rzeczy, które będą nam przetwarzały ten gaz. Czyli będziemy go krakować do metanu, etanu i propanu, tak? Metan, etan, tak, metan, etan, butan, tak samo jak tutaj robimy z gazem naturalnym. Zapuśćmy sobie jak może jakieś badania, żeby fabryka nie stała. Dobra, czy mam jeszcze jedne? To wymaga zaawansowanych... Advanced Chemical Plant, tutaj. Okej, etan... To ten najbardziej... Nie, to jest butan. Etan będzie nam tutaj wyskakiwał. Dobra. Advanced Chemical Plant. Dobra. Puśćmy sobie jeszcze... Przetwarzanie złota, dobra, czemu by nie? Ten gaz rezydualny będę chyba po prostu palił. Bo nie chcemy się nic z nim robić. A i tak mamy go dużo. Dobra. A syntezę prowadzimy na dół. Może tak doprowadzimy, o. Dobra, co dalej? Przetwarzanie chromu. Dobra, czemu by nie? Czego to się w sumie robi z chrom ore? Okej. Okay. Nawet nie wiem skąd otrzymać coś takiego póki co. Dobra, myślę, że sobie zrobię tutaj mały pojemniczek na to. Jeszcze gdzieś tutaj będziemy musieli wodór dostarczyć. Okej, to może zróbmy szururę na to. W razie to będzie na wysokości 2, to będzie 1. To się jeszcze gun metal się robi z cyny, cynku i miedzi. Ok, dobra. Nie wiem, czy to jest do czegoś to używane, spiżowa. Dobra,
będzie używane, to się dowiemy prędzej czy później. Okej. Dobra. Jeszcze musimy prąd tutaj doprowadzić. Dobra. I jeszcze wyjście odpowiednie. Aha. Tu mamy co? Tu mamy metan. Musimy się jakoś do tych zbiorników chyba podłączyć. Dobra. Tutaj zrobimy sobie może jeszcze zbiornik na metan. I gdzieś go tutaj podłączymy. Zaraz zobaczę. Ciach, ciach. Kazi również sobie niedługo zacznę produkcję laserowych działek. I powymieniam te tutaj. No i dobra. To ma wylądować tutaj. Czy jest już dobrze? Właśnie czemu jeszcze nie pracujecie? A, bo jeszcze katalizator musimy im doprowadzić. Ok, więc będziemy musieli przerobić fabrykę, znaczy zrobić fabrykę podobną jak tutaj jest. Zrobić ją tutaj, dostarczyć im katalizatory. Ale dobra, na razie jeszcze podłączymy rury odpowiednio. Dobra, butan. Tutaj możemy... Dobra, jeszcze metan. Dobra, chyba mamy wszystko ok. Tak, metan, etan. Dobra. W takim razie tutaj zostało jeszcze dorobić fabrykę katalizatorów, tak jak dosłownie taką samą jak tutaj jest zrobiona. I będziemy już przetwarzali sobie nadmiar produktów ropowych w inne rzeczy. Będzie fajnie. Mam nadzieję, że to w większej jeszcze mierze uniezależni nas od gazu naturalnego, który okazuje się być problemem. No, piękna rafineria tutaj powstała, muszę przyznać. Znacznie więcej rzeczy niż w podstawowym faktorze. Okej, dobra. To myślę, że powinno załatwić nam kwestię plastiku na dłuższy czas. Zapuśćmy jakieś badania, żeby może egzoszkielet. To się przyda. Chociaż jeszcze nie mam układów procesorowych. Żeby coś takiego sobie zrobić. Właśnie, a propos układów procesorowych. Będzie to jeden z naszych następnych celów. Proces... Więc tak, będziemy potrzebowali chyba jeszcze więcej, tak, na pewno dużo więcej
jeszcze rzeczy niż w poprzednich układach. Z czego to robimy? Ze złota, więc będziemy potrzebowali złoto sobie robić. I włókno szklane, które robimy ze szkła i plastiku, więc to nie będzie już problem. Więc poza złotem już jesteśmy ustawieni z tym. A elektronikę robimy z wafli krzemowych, plastiku. Okej, czyli również już wszystko mamy. Dobra, zobaczmy, z czego możemy złoto otrzymać. Dobra. Z rubitu. Tak, z rubitu. Z czegoś jeszcze możemy otrzymać złoto? Z krotinium. Aczkolwiek tego nie zamierzam się póki co bawić. Tak, z rubitu. Okej. Poza tym potrzebujemy również aluminium. Ustawić sobie gdzieś przetapianie aluminium. Więc to będą nasze dwa najbliższe cele. Przy okazji, zanim wezmę się za rubit, to zrobię sobie również sortownię bobomium. Ponieważ z bobomium również chyba czegoś będę potrzebował. Chyba bobomium będzie dawało nam boksyty. Ejko, co tutaj się stało? Aha, to się zapełniło. Okej, okay, to również będzie kwestia do rozwiązania. Więc tak, na najbliższym czasie będziemy musieli dorobić sobie więcej sortowni i rzeczy. Będziemy musieli sobie dorobić sortownię bobomium, rubitu i ewelitu. I w sumie zobaczymy. A, jeszcze najpierw zanim zacznę dorabiać sortownię, to zrobię sobie produkcję aluminium, żebym mógł już sobie zrobić również ostatni poziom, czyli oczyszczanie. No tak, sortownia. Rafineria ród wymaga właśnie aluminium. Więc jak już sobie chociaż trochę zacznę robić aluminium, to będę mógł zrobić ostatnie i będę już robił pełne linie sortowni ze wszystkimi fazami, które będą dawały wszystkie możliwe surowce z każdej rudy. I jak to sobie zrobimy, to już potem będzie można piąć się dalej w podrabinie kolejnych układów elektronicznych i kolejnych nauk. A jest ich tutaj troszkę więcej niż w tak, niż w bazowej grze. Okej, dobra. To było na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!